Słuchajcie, znamy się już trochę. Dobrze wiecie, że moje serce należy do DC, mimo tego, że filmy sami wiemy, jakie są. I jak w 2015 roku został zapowiedziany, to znaczy został wypuszczony w 2015 roku Batman Arkham Knight, no to jarałem się niemiłosiernie, nawet na tyle, że let's play'e na tym kanale możecie znaleźć do tej pory. Tylko z tą grą zostały dwa złe wspomnienia wśród graczy. Pierwsze to oczywiście koszmarny port na PC-cie, który teraz chyba ledwo, to znaczy teraz już dobrze działa, nawet na tych mocniejszych sprzętach, natomiast na premierę był w zasadzie niegrywalny. Najlepszą wersją była ta na PS4. Drugą rzeczą była zapowiedziana na początku edycja kolekcjonerska z Batmobilem. Można ją było zamawiać oczywiście i w ostatniej chwili Warner Bros. Zmienił zdanie, nie będzie edycji z Batmobilem. Zamiast tego dostaliśmy tego potworka. Dostaliśmy tego potworka, którego najlepszą funkcją jest to, że świeci. Jak się naciśnie przycisk, to on się podświetla. No, można go też zdjąć. Wygląda jak coś wydrukowane na szybko w drukarce 3D z lekką farbą. Nawet zdążyłem ułamać jedną część z budynku, zresztą jest fatalnie wykonane to wszystko. No, ta figurka jest po prostu brzydka. Batmobil natomiast akurat był droższy, ale zapowiadał się na coś naprawdę epickiego, ale koniec końców ze względów jakościowych zdecydowano się go nie wypuszczać. I strasznie nad tym ubolewałem, kiedy myślałem, że w zasadzie już wszystko jest stracone, okazało się, że nadzieja umiera ostatnia. Mam dla was dzisiaj Batman Batmobile Edition, który nigdy nie powinien ujrzeć światła dziennego i który nigdy nie był w sprzedaży. To pudło jest gigantyczne. Ta figurka miała kosztować $200 i w sumie się nie dziwię dlaczego. Zaraz zobaczycie. Mój egzemplarz dotarł troszkę uszkodzony przez kuriera, no ale wiecie, przy takiej edycji nawet się nie będę jakoś specjalnie gniewał, bo wiem, że tych figurek nie powinno być tak naprawdę na rynku. Otwieramy to. Mamy tutaj od razu... Zawartość jest, słuchajcie, praktycznie gotowa na wypuszczenie. To znaczy, no to jest bardzo mocno premierowe, zaraz zobaczycie dlaczego. Tutaj jest instrukcja, co należy robić, żeby Batmobil śmigał. A dlaczego mówię, że jest gotowe na premierę? Ponieważ mamy w środku komiks. Oraz mamy ten artbook, który był dorzucony też do tej edycji z figurką. Więc jest tutaj nawet miejsce, ja wam pokażę to na tym styropianie. Tu jest miejsce na grę. Tu wystarczy, to jest idealne miejsce na płytę z Blu-rayem i tu powinna się znaleźć gra. No ale wiadomo, akurat w tym wydaniu nie ma, no bo to jest takie, które tej gry nie miało, no po prostu. I co my mamy w środku? Co my mamy w środku? No mamy w środku, to jest najgorsze, że ten karton jest taki duży i o, teraz możecie zobaczyć, jest Batmobil w folii, jest do niego pilot. Baterie też były, ale już je od razu wpakowałem do naszego Batmobilu i teraz go wyciągnę. Muszę wstać aż do tego, bo on bardzo mocno siedzi w tym styropianie. To wszystko było tak przygotowane, żeby jemu się nic nie stało podczas transportu. Ale jak sami zobaczycie, jednak coś tam jest. O właśnie, części odpadają. Wydaje mi się, że te części celowo zostały tak zrobione, żeby można je było zdjąć. Jak jest naprawdę? No myślę, że tego się nie dowiemy już nigdy. Dobrze, odstawię tę jedną część. Jedną z nich mam też tutaj. To jest takie działko, które można doczepiać, ale jest to bez sensu. Zaraz wam pokażę dlaczego. O, kolejne części odpadają. Dobrze. Fantastycznie, w końcu się cieszę, że mogę go mieć wyjętego z tego kartonu. Trzymałem go w nim, żeby przedstawić go wam właśnie w tym materiale. Jest przepiękny, jest moim zdaniem przepięknie zrobiony. Tylko no właśnie, tutaj mamy tę kolejną część, bo widzicie, te dwie małe części, one wchodzą tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać przy tym, jak będziemy go rozkładać zaraz. Tu jest włącznik po lewej stronie, który dosyć ciężko chodzi. Ale daje radę. W momencie jak go włączamy, on wraca do tej pozycji startowej. Tu mamy kolejną część, którą można zdjąć. W zasadzie te wszystkie tutaj można by pozdejmować. Nie wiem za bardzo po co, ale można. Ale można. Może to miało symulować właśnie takie zniszczenia tego samochodu w trakcie gry. Mamy pilocik. I ważne jest, żeby świecić mu w górę, bo on ma ten czujnik tutaj w środku w kokpicie. O, widzieliście? Właśnie te części cały czas spadają z niego. Nieważne co zrobię i teraz nie wiem gdzie jest ta druga. Mam nadzieję, że nie wpadła tam do środka. I wspominałem, że jest jeszcze jedna część, właśnie ta, którą można sobie doczepić, tylko że jest to bez sensu. Dlaczego jest to bez sensu? Już wam pokazuję. Ona jest... O proszę, można tak przyczepić. Nie, z drugiej strony, bo jest na magnes. O,
I to w zasadzie zdaje egzamin tylko w momencie, kiedy Batmobil jest rozłożony, ponieważ kiedy chcemy go złożyć z tą częścią, blokuje się. To zupełnie nie ma sensu, ale zobaczcie jeszcze raz, jak te części wypadają, te z góry. O, teraz akurat lightowo wypadły, ale no, no nie jest to najlepiej wykonane mimo wszystko, jeśli chodzi o tę część tutaj. Natomiast co do całości, co do ogółu, jakby to dopracować trochę lepiej, to myślę, żeby był bardzo, bardzo fajny zestaw, który super wygląda i jest takim fajnym gadżetem. No to słowo się powtarza, ale to jest tylko gadżet, który można pokazać znajomym, jak przyjdą, powiedzieć: patrzcie, mam Batmobil z Arkham Knighta, on się potrafi składać. O, potrafi się składać. I się potrafi rozkładać. I to jest wszystko, co on potrafi. Jest ogromny, no cała paczka ważyła 8 kg, sam Batmobil z podstawą. Myślę, że to jest mocne 4-5 kg, także to jest naprawdę ciężka rzecz. Do tego trzeba artbook doliczyć, który też swoje waży, ale jest to fajny zestaw, który żałuję strasznie, że nie ujrzał światła dziennego i nie dostaliśmy go na premierę, bo ta figurka, jak sami widzieliście, była wyjątkowo słaba. Ten materiał pojawił się na kanale, ponieważ wy tego chcieliście. Zachęcam was do głosowania w ankietach częściej. Pojawiają się one w zakładce Społeczność. W każdą sobotę wyłaniamy odcinek na następny tydzień. Także zapraszam was tam jutro, żebyście zagłosowali, co nagrać w następnym tygodniu. A ja jestem pewien, że w poniedziałek zaskoczę was o 15:00 nowym filmem, o którym nie mówiłem wcześniej, no bo to ma być niespodzianka. Także wypatrujcie filmu w poniedziałek, jutro głosujcie w ankiecie i głosujcie na to, co się pojawi w przyszłą środę. A teraz, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli materiał wam się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście mieć taki Batmobil, co o nim sądzicie właściwie. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania. I czy też żałujecie, tak jak ja, że ta edycja nie ujrzała nigdy światła dziennego na całym świecie, jako ta właściwa kolekcjonerka? Dajcie znać w komentarzach. A tutaj możecie zobaczyć sobie randomowy film, tu możecie zostawić suba, a ja tu standardowo żegnam się z wami, kochani. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia na streamie. Trzymajcie się, na razie, cześć! Trochę się zaplątałem pod koniec, ale ważne, że się pożegnałem.